mi, nie próbujcie tego w domu, to obrzydliwe, obrzydliwe budzić, budzić, odzyskiwać przytomność, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo, nie wiadomo u kogo, nie wiadomo z czyim smakiem w ustach. Od najmłodszych lat... Yy... Właściwie od debiutu to, co mnie fascynowało w teatrze, to wzięcie odpowiedzialności za całość, nie tylko za fragment, czyli za rolę, za przygotowanie roli. Fascynowało mnie, fascynował mnie cały proces tworzenia spektakli, od, ale nie tylko ten artystyczny, co jest oczywiste: scenografia, muzyka, scenariusz, praca twórcza z reżyserem itd., itd. Ale całe zaplecze tworzenie marketingu, sprzedaż spektaklu, tworzenie oprawy. Dzięki własnemu teatrowi te wszystkie rzeczy, które mnie fascynowały, spotkały się jakby pod jednym dachem. Te wszystkie możliwości e, stały się naturalne, konsekwentne. Dzisiaj czuję, że to jest po prostu jakby dla mnie organiczne. Tworzenie spektakli, e, sprzedawanie ich, e, obsadzanie, z, m, angażowanie reżyserów, szukanie kolejnych tekstów i tak dalej, i tak dalej. Jest to jakby część, e, jeden wielki proces, który się składa z bardzo wielu elementów. Mnie samego ukształtowała literatura teatralna, to znaczy dramaty. E, ponieważ ja, e, jako 15-16-latek, gdzieś dojrzałem, podjąłem, podjąłem decyzję o tym, żeby być aktorem i to dosyć konsekwentnie e, w swoim życiu przeprowadziłem. I nawet ostatnio miałem taki moment, e, bardzo fajny, bo jako aktor mam kryzysy średnio co 2-3 lata, takie poważne kryzysy, że zastanawiam się, czy chcę to robić w ogóle w życiu dalej. I. Mm, i ostatnio znalazłem swój pamiętnik z lat młodzieńczych, jak miałem 15-16 lat i zobaczyłem jak, jak bardzo, fajnie, że to się jakoś mi się tak unaoczniło, e, że właściwie spełniłem swoje marzenia. Piszę tam o tym, że bardzo chcę pracować w teatrze, że chcę grać duże role, że chcę robić monodramy, że chcę... Jak o tym marzy. i nagle sobie myślę z perspektywy 40-letniego faceta, na no chłopie, dokładnie spełniły się twoje nastoletnie marzenia, inne, inne pytanie jest, czy, czy na pewno jestem tak szczęśliwy, jak mi się wówczas wydawało w tym dzienniku, że będę, kiedy one się spełnią, ale mm, z pewnością gdzieś, gdzieś w moim życiu nie ma... Takich przypadków jest to jakiś progres i droga. I właśnie ukształtowało mnie, mnie literatura teatralna. Ja dużo czytałem Czechowa, dużo czytałem nie wiem, Schillera, czytałem autorów, których Słowackiego bardzo chciałem grać. Ja byłem dosyć egzaltowanym nastolatkiem, więc ja bardzo chciałem grać taką literaturę bardzo e, 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 wysoką. E, tak mi się wydaje. No i oczywiście Szekspir. Będzie mnie kochać. Wszyscy. Będzie mnie kochać. Wszyscy. Cały czas mówi, że musimy się rozstać, że jestem potworem, że jestem zły, że się mnie boi. Cały czas to powtarza. Mówi, że się mnie boi. Co zrobiłem nie tak, co robię nie tak, co mam zmienić? Zmienię wszystko, co mam zmienić, tylko co mam zmienić? Moja droga jest dosyć specyficzna. Bo zanim trafiłem do łódzkiej filmówki na wydział aktorski, to skończyłem szkołę baletową, więc z pierwszego wykształcenia jestem baletmistrzem tancerzem klasycznym, to ma dosyć yy, myślę, że to w znacznej mierze mnie ukształtowało pewien rodzaj drygu, dyscypliny radzieckiej szkoły baletowej, bo moimi profesorami byli przede wszystkim profesorowie yy, yy, wykładowcy z Rosji yy, i to była jeszcze ta słynna radziecka szkoła, bo zacząłem pod koniec lat 80. I ym, nie przyszedłem zupełnie, nie byłem plasteliną taką do ulepienia już w szkole teatralnej. To znaczy ja już miałem pewne rzeczy dosyć zbudowane. E, myślę, że to, co najważniejsze, to miałem zbudowaną potrzebę bycia solistą. I myślę, że ten, ta, to bycie solistą tak naprawdę popchnęło mnie i do monodramów sam na scenie, i do tworzenia własnego teatru. Ja decyduję. E, Upraszczając trochę, ale myślę, że za tym tak naprawdę jest to, że ja byłem zawsze, no, byłem w pierwszej linii, tak zwanej baletowej, czyli byłem tym tancerzem, na którego się stawiałem, ja byłem dosyć dobrym uczniem, znaczy dobrym, m, 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 byłem materiałem na, 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 na solistę, na, na, na gwiazdę baletu, pamiętam, pod, tak mnie kształtowano. I, I to we mnie psychologicznie zostało, to znaczy gdzieś tak, żeby. Yy, żeby walczyć, żeby więcej, żeby przekraczać, żeby e, szukać, żeby się nie zatrzymywać, że cały czas ta potrzeba dalej, 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 takiego niezaspokojenia zawodowego, głodu, jakiegoś artystycznego też e, przede wszystkim e, jest. E, oczywiście to się przenosi też na taką dyspozycyjność organizmu. Bardzo dobrze że skończyłem szkołę baretową, bo mogę grać Niżyńskiego, bo mogę w tym spektaklu tańczyć żeby uwiarygodnić tę historię, bo, bo mam ciało dosyć plastyczne i mam dużo większą świadomość y, swojego ciała, a zawód aktora to, to, to matematyka złożona z wielu elementów i, i ciało jest jednym z elementów, głos jest elementem, dyscyplina, nie wiem, wymowa tych ty elementów, ale również dyspozycyjność emocjonalna, ale to wszystko jest jakaś taka umiejętność zarządzania z osobami, które się ma. <zysy> był aktorem, artystą, aktorem, to byłbym psychologiem. To jest coś, co mnie interesuje od zawsze co jest moim takim, pewnie, główną pasją poza, poza sztuką. I, i, I dwukrotnie nawet przemierzałem się do pójścia na psychologię, ale w trakcie już mojej teatralnej kariery, ale. Ale zostawiłem to sobie w formie pasji. Znaczy bardzo dużo czytam, bardzo dużo... Hmm, psychologia szeroko pojęta. Psychologia, ale nie tylko psychologia kliniczna. W ogóle jest to... Nawet spotkałem się z takim określeniem i na pewno jest w tym jakiś, jakaś prawda o naszym teatrze, o moim teatrze, że on jest trochę formą terapii dla widzów. O ile w ogóle teatr jest formą terapii, jasne, natomiast przez to, że każdy ten, większy spektakli przerabia pewne problemy, duże problemy. Yy, uzależnienia, seksoholizm, alkohol, osobowość borderline, choroba psychiczna itd., yy, itd. Tak tak Ale też takie drobniejsze, drobniejsze yy, może mniej takie spektakularne tematy, odrzucenie, relacje w rodzinie, relacje przemocowe itd., tak itd., tak DDA. Myślę, że um, dotykam takich tematów, bo mnie to interesuje jako człowieka i chciałbym, aby ten teatr przy okazji miał w sobie jakieś, jakieś przesłanie. To może będzie zbyt infantylne, jak powiem, ale żeby rzeczywiście chyba jest to spójne z tym, co mnie samego interesuje. Yy, z, z poszukiwaniami, których ja sam to, czego szukam w życiu, również pewnie tego trochę szukam na scenie i to chcę widzom moim dawać. Yy, z pewnością taka forma autoterapii. Terapii przez teatry, jest mi bardzo bliska. Złość! Bo przecież widziałem, że wszyscy moi koledzy, rówieśnicy w ja widziałem, że wszyscy sobie jakoś radzą ze swoim życiem, nie? Innym kluczem dobieram teksty, scenariusze czy tematykę w przypadku monodramów u siebie w fundacji, a innym pozostałe sztuki. To znaczy, to, to jakby są dwa nurty, bo jeżeli chodzi o monodramy, to musi być. Temat, który mnie interesuje, to musi być coś, czym ja się jakoś fascynuję w danym, na danym etapie, albo musi być coś dla mnie ważnego, czemu ja chcę poświęcić kilka miesięcy życia, a czasem, jak w przypadku Niżyńskiego, półtora roku, w przypadku Klausa 3. To znaczy, od momentu decyzji. Po zrobieniu spektaklu do premiery minęły w przypadku Klausa 3 lata. Więc, żeby z tym żyć, ja nie twierdzę, że ja oczywiście 3 lata non stop pracowałem nad spektaklem, no nie, ale coś pracuje w głowie nawet podprogowo, jeżeli chodzi o artystę. To znaczy, gdzieś, gdzieś się zbiera inspiracji, gdzieś nagle mi się coś łączy, o, to wykorzystam. Pamiętam, że w przypadku Klausa nagle zobaczyłem ostatni film o Jokerze i wtedy zdecydowałem, że z Klausa powstanie też Joker, że właściwie ta symbolika klauna i aktora bardzo mi się łączy, a jednocześnie symbolika Jokera, który ma w sobie mroczną tajemnicę, i właściwie odwet, zemstę na, na tych, którzy go skrzywdzili. Ludzie kochają mnie. Kochają. Bo ja inaczej niż te gwiazdorskie, celebryckie pizdy, bo jestem prawdziwy. Rolę buduje na etapie w monodramie. Na etapie już scenariusza, to znaczy ja już wtedy, albo jak piszę, albo robię adaptację, to zaczyna mi się ta postać jakoś tworzyć w głowie, i potem troszkę konsekwentnie e, staram się to warstwa po warstwie, jak taki sękacz, <grych> żeby to się budowało coraz większe, coraz głębiej, coraz prawdziwiej, i tak dalej, tak dalej. Nie wiem, czy potrafię powiedzieć, według jakiej. Klucza, według jakiej szkoły ja pracuję. Myślę, że mam swoją już metodę i jakoś tak organicznie staram się. Na pewno pracuję nad psychologią bardzo. To jest podstawa. Jest, Tworzę teatr psychologiczny, mieszczański. Mieszczański w dobrym tego słowa znaczeniu, co jest dla mnie ważne. To znaczy mieszczański właśnie poszukujący, ale też to nie jest awangarda. To nie jest jakiś totalny e, teatr, którym widz patrzy i w ogóle nie wie o co chodzi, albo jak nie przeczytał miliardy książek, to niczego nie zrozumie, bo jest tyle odnośników czy symboli. Ja chciałbym dotykać widza mm, czymś uniwersalnym, czyli prawdą o człowieku, emocjami człowieka, e, historiami. Dlatego historie są bardzo ważne, punkt wyjścia do, do zrobienia monodramu. Historia, czy tak jak w przypadku Niżyńskiego, fenomenalny zapis choroby, który się nie zdarza. Bo rzadko kiedy artysta w trakcie psychozy sam pisze dziennik, który jest takim... Takim dokumentem, takim autodokumentem choroby. Jak robiłem spektakl o osobowości borderline, sam nie mam osobowości borderline, I, a bardzo mnie zafascynowało, bardzo dużo czytałem na ten temat, bardzo dużo, nie wiem, kiedyś grałem spektakl o molestowaniu seksualnym, chodziłem na spotkania w ośrodku, e, e, który terapeutyzuje ofiary przemocy seksualnej. Kiedy przygotowywałem Niżyńskiego, spędziłem ile dni na oddziale. Wówczas okazało się, że niewiele mi to dało, ponieważ oglądałem. E, ludzi pod wpływem leków i tak naprawdę to, to, na czym chciałem zbudować rolę, czyli coś zaobserwować, jakieś mikrozachowanie i tak dalej, tego nie było, ale, ale z pewnością dało mi to jakąś taką wiedzę merytoryczną, którą potem, potem sobie już tam stwarzałem ten świat, trochę wymyślałem po swojemu. Nie wierzę, nie wierzę, że nauk to jest choroba, nie. Rak, rak to jest choroba, nie. AIDS to jest choroba, nawet pieprzona grypa to jest choroba, ale nie nauk. Naóg. To jest decyzja! Decyzja! Jeżeli aktor eksploatuje swoje emocje, emocje, to tak trochę jakby miał żylaki na duszy. To jest koszt. Im jestem starszy, tym ten koszt, mimo wszystko, jest mniejszy, bo, bo, bo umiem się chronić. Mm, I y, umiem też pracować trochę inaczej, y, nie na przekroczeniach. To znaczy, nikt mnie nie wpędził już w jakieś przedziwne y, sytuacje, w które da bym dał się wpędzić 15 lat temu, już dla efektu, jakieś. Y, nawet pracowałem z takimi reżyserami, którzy stwarzają trochę taką atmosferę na, w teatrze czy na planie wy, jakichś dziwnych szamańskich metod, których ja nie lubię. Uważam, że właśnie psychologia, wytłumaczenie co mam zagrać jest dla mnie wystarczające. Mogę szukać, mogę oczywiście nie trafiać, możemy próbować, możemy improwizować i tak dalej jak najbardziej, ale nie muszę wchodzić w jakieś dziwne relacje, nie muszę robić jakichś dziwnych szamańskich metod, biegać dookoła teatru, żeby wejść na scenę naprawdę z mogę to naprawdę zagrać. Nie muszę myśleć, że umarła mi babcia, żeby się popłakać. Nie muszę budzić w sobie jakichś emocji, bo umiem je wiarygodnie zagrać. I tak dalej, i tak dalej. Więc e, ja jestem bardzo, bardzo dużym przeciwnikiem przekroczeń w tym zawodzie, przekroczeń, które niczemu nie służą. E, czasami myślę, które służą nieudolnym reżyserom, e, którzy nie potrafią postawić aktorom zadania e, w, w sposób, który aktora uruchomi. I chcę ja chcę pracować, Chcę pracować, ale ooo, ooo, ja Chcę. Chcę pracu, Ja nie, ja ja nie mogę, nie, mo, nie, mo, nie mogę, bo. Bo odstałem. Koty szczają, koty, koty, koty z trają, koty. Ja nienawidzę kotów za ich brudy. Ja, ja nienawidzę brudy, bo ciało powinno być czyste. Ciało powinno być czyste. Chcę Ja chcę, chcę. Ja chcę Ja chcę, ja, chcę, ja, chcę, ta, ta, ja, będę, ja znowu będę ta. Ja będę ta. Ja. Byłem obsadzany, grałem bardzo dużo, grałem duże role, ale cały czas czułem taki, taki rodzaj frustracji, że ja sam sobie nie stanowię. To znaczy, że jestem facetem, który jest wciąż uzależniony, czy się komuś spodoba, czy ktoś mnie obsadzi, czy będzie dla mnie pomysł itd. itd. A ja sam miałem te pomysły. I myślę, że gdzieś tak, jak miałem 24 lata, to pierwszy, pierwszy spektakl wyprodukowałem pod podał, szyldem Datru Jaracza. Jako 24-latek przyniosłem do dyrektora pieniądze na ten spektakl, bo znalazłem sponsora, przyniosłem tekst. Dyrektor Zawodziński wówczas mm, zgodził się, dał nam szansę, była taka powołana scena inicjatyw i pod, pod auspicjami tej sceny inicjatyw zrobiliśmy spektakl Miłość i Gniew. I pamiętam, że to był pierwszy autorski taki, znaczy autorski, quasi autorski, e, ale spektakl, który, przy którego procesie uczestniczyłem nie tylko jako aktor, a potem był Niżyński. Niżyńskiego to ja przyniosłem, zrobiłem scenariusz, to ja przyniosłem do teatru, znalazłem również przynajmniej połowę budżetu na ten spektakl I, i od tego momentu to tak automatycznie zmierzało w tę stronę, aż w końcu powiedziałem sobie, ok, chyba jestem na tyle ukształtowanym facetem, to było 10 lat temu, że mogę spróbować wziąć odpowiedzialność, a poza tym męczyła mnie struktura teatru y, instytucjonalnego, męczyło mnie to, że y, widziałem, że pewne rzeczy można zrobić inaczej, właściwie lepiej jeżeli ominie się jakieś nieprawdopodobnie rozbudowane działy, pięciu pań gdzieś, gdzie to musi przejść przez piętnaście pieczątek itd., itd. W tym wszystkim była zabijana trochę pasja, inicjatywa, bo biurokracja dominowała nad takim procesem tworzenia. Zacząłem też podglądać model teatrów niezależnych nie tylko w Polsce i że to może tak funkcjonować. Spróbowałem wziąć to na klatę, tylko że tworząc fundację, ja nie spodziewałem się, że to się rozrośnie do takiego momentu jak dziś, że mm, będzie scena, będzie, będzie tyle spektakli. Myślałem, że to trochę będzie odskocznia, że ja sobie coś czasem wyprodukuję na własną rękę, a teraz absolutnie mogę sobie powiedzieć, że jestem takim teatralnym fabrykantem, teatralnym robotnikiem, który codziennie, tak jak ktoś idzie do pracy na kasie w, w, i nie mówię tu absolutnie niczego nie umniejszam, tylko mówię o takiej codziennej... Zawodowej dyspozycyjności. Ja z tego nie robię jakiegoś rytuału wielkiego. Ja po prostu codziennie przychodzę do swojej fundacji, pracuję nad tekstem, pracuję nad obsadą, pracuję nad kolejnym projektem, pracuję nad kontaktami ze sponsorami, nad ofertą sponsorską. Ciągle jest coś, potem mam próbę albo trening, ale to jest jakby rytm mojego codziennego dnia, mojej rutyny. I yy, cieszę się, że. To, oczywiście to nie znaczy, że mi to spowszedniało, tylko też jestem na etapie, że ja nie strasznie jakoś tak nie przeżywam tego, że muszę zagrać, jakoś tak nie, nie, to jest część mojego życia, tak jak pani w bibliotece pracuje z książkami, ja pracuję z artystami, ze sobą, na scenie i tak dalej,